Będzie troszeczkę abstrakcyjnie, także skupcie się. Wyobraźcie sobie, że każda drobinka kurzu, czy to kurz zalegający wam pod łóżkiem, za szafeczką, czy gdziekolwiek indziej, gwarantuje, nawet jeżeli macie bardzo czysty dom, to gdzieś wam ten kurz zalega. Kurz, z którym walczymy nieustannie i wygrać nie możemy, bo zawsze się diabelec mały pojawi w naszym domu i nie tylko. Wyobraźcie sobie, że każda z tych drobinek może zawierać ładunek wspomnień, historii, emocji. Że każda z tych drobinek tworzy wielką historię. Być może pamięta zamierzchłe czasy dinozaurów. Pamięta niezbadane czeluścia kosmosu. Wyobraźcie sobie też, że jeżeli zbierze się takich cząsteczek wystarczająco dużo, no powiedzmy parę milionów, to powstanie, no nie powiedziałbym żywe stworzonko, ale takie żyjątko, aczkolwiek może nie do końca żywe, zwane kurzołkiem. A kurzołek to jest z kolei taki bycik, który sobie hasa tu i ówdzie, mogąc też wpływać na ludzi. Okej, jak się z tym wszystkim czujecie? Dziwnie. Przyznaję, ja też się poczułem dziwnie, kiedy przeczytałem opis tej książki, ale tym bardziej zaintrygowany, bo w jakim kierunku można taką książkę pociągnąć. I oto jest i ona. Tilda i kurzołek. Książka estońska, autor Andrus Kivireich. Przepraszam, jeżeli po estońsku źle czytam. Starałem się korzystać tutaj nawet z notki wydawcy na końcu książki, gdzieś tam wskazującego, jak niektóre literki się czyta, ale umówmy się, nie znam się na tym. Książka przetłumaczona przez jedną z trzech polskich tłumaczek z języka estońskiego, czyli panią Annę Michalczuk-Podlecki, zilustrowana przez Joannę Bartosik. Filozoficzna baśń, uznana przez Unię Europejską za bardzo wartościową książkę. Filozoficzna baśń. No właśnie, to jest taki zlepek, który już zapala gdzieś tam w głowie lampeczkę. Alert bezpieczeństwa, bo z jednej strony baśń kojarzy się z czymś dla dzieci, z drugiej strony filozoficzna, no, kojarzy się z czymś nie dla dzieci. I mamy tutaj te dwie oto moce, które gdzieś ze sobą się zbijają. I zacznijmy od tego, że dobór tej książki pod odpowiednie dziecko, pod odpowiedniego czytelnika wcale nie jest tak prosty i oczywisty, do czego za chwilę przejdę, ale na początku oczywiście troszkę treści. Wspomniałem wam o kurzołku, wspomniałem jak powstaje, no i mamy tutaj takiego kurzołka, który sobie na strychu domu Tildy powstał i zyskał sobie taką świadomość, może od tej pory sobie hasać i gdzieś tam z ludźmi nawiązywać, no może nie kontakt, ale gdzieś tam wpływać na ludzi, bo wiedzcie, że kurzołki są niewidzialne. My nie widzimy tych istotek, jakkolwiek śmiesznie, zabawnie wyglądają, one są niewidzialne, one przemykają zupełnie niepostrzegalne przez nas, ale mogą na nas wpływać. Tyle, że Tilda jest wyjątkiem, ponieważ ona jest dzieckiem słonecznym. Z dzieckiem urodzonym w słońcu, nie na sali szpitalnej, bo matka nie zdążyła dotrzeć do szpitala, ale właśnie urodzona w momencie, kiedy padły na nią promienie słoneczne, wobec czego ona ma dar widzenia. No i mamy tę Tildę, dziewczynkę, która mieszka ze swoją mamą, bardzo smutną, zaniedbaną kobietą, której nie w głowie śmiechy, zabawy, cały czas jest taka naburmuszona, gdzieś oderwana od świata, nie potrafi się tą córką zająć w taki sposób, w jaki ta córka chciałaby, by się nią opiekowano, chciałaby mamy uśmiechniętej, mamy zadbanej, mamy, z którą można porozmawiać, pobawić się, natomiast ma taką mamę, która co najwyżej powie: chwycisz odkurzacz i podkurzasz, znowu nie podkurzałaś, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to zła mama, ale jest to na pewno mama pogrążona w jakimś głębokim smutku, w którym my będziemy na kartach tej książki odkrywać. Z drugiej strony, no, Tilda jest dzieckiem zupełnie innym, jest wesołym, radosnym, rezolutnym dzieciakiem, co prawda samotnie wychowywana przez mamę, bo jej tata zmarł. No, cierpi z powodu tej pustki, jakkolwiek zwanej, bo chciałaby, żeby było inaczej, tym bardziej, że mama wcale o tacie rozmawiać nie chce. Ten rozdział swojego życia zamknęła szczelnie i powiedziała: nigdy do tego tematu nie wrócimy. Jaki związek z tematem jej taty Tildy oczywiście będzie miał kurzołek, jak on wpłynie, tego się dowiecie z lektury Tildy i kurzołka. Natomiast to, co ja chciałbym powiedzieć, to jest książka, która poniekąd trąci mi Bartonem, ale to nie jest jakieś tam trącenie wielkie, gdzie ktoś mógłby powiedzieć: o, jestem fanem Bartona, więc sięgam po Tildę i kurzołka, czytam i będę tutaj odkrywał coś właśnie w jego klimatach. Nie do końca tak jest, natomiast to, o czym mówię, dotyczy w gruncie rzeczy faktu, że mamy do czynienia z pewnym
absurdalnym wręcz pomysłem. No kurz świadomy, kurz, który nie działa jak alergen, ale działa jako nośnik informacji, wiedzy, emocji, jako pobudzasz dla utrapionej ludności, bo w tej książce w zasadzie każdy jest człowiekiem, który coś ukrywa, który jest zamknięty w swojej skorupie, albo nie chce wyjść do świata, albo chowa się przed światem, albo się czegoś boi, albo czegoś nie wie, nie wie kim chce być, kim chce zostać, nie wie wreszcie kim jest, czego chce, czego oczekuje, co lubi. Wiele pytań egzystencjalnych zadaje ta książka. I stąd też powiedziałem na początku, że nie bardzo wiem, do kogo jest ona skierowana, bo oczywiście do dzieci, ale czytając ją Lilce, ja po pierwszym takim krótkim rozdziale stwierdziłem, że nie ma to sensu na tym etapie jej życia, bo to jest książka, która oczywiście przedstawia nam bardzo fajnego, sympatycznego stworka, czyli Kurzołka. Stworka, który na pierwszy rzut oka wygląda zabawnie, tak? Tyle, że to nie jest książka zabawna. W niej nie znajdziemy humoru jakoś szczególnie. On będzie taki... Ona będzie raczej taka stonowana, skupiająca się właśnie na takiej szarości, na takich ponurych wydźwiękach. Będziemy widzieli różnych ludzi, którzy coś mieli utracone, coś odzyskują, ale w gruncie rzeczy każde to pierwsze spotkanie będzie takim spotkaniem, powiedzmy to delikatnie, ponurym. Niemniej jest to fabuła niosąca ze sobą światło i optymizm. Jakby na to nie spojrzeć. Książka pokazująca, że tak naprawdę to my musimy gdzieś w głębi siebie odnaleźć to, kim jesteśmy. Pomaga, zadaje przede wszystkim pytania, może nie do końca na te pytania odpowiada i przez to, że zadaje tyle tych pytań, może nie bezpośrednio, może nie w nazbyt taki chamski sposób, co mnie cieszy, ale zadaje na tyle pytań, że ja co jakiś czas w lekturze zatrzymywałem się sam, będąc dorosłym człowiekiem, czytając baśń, zatrzymywałem się i myślałem, jak ja bym mógł odpowiedzieć na to czy na inne pytanie, jak ja mógłbym zachować się w tej czy innej sytuacji, co jest bardzo fajne, bardzo mądre i zdaję sobie sprawę, że pewnie dla takiego 11-latka ta książka może już być takim otwarciem do takiego myślenia wychodzącego dalej. Nie jest to trudna książka, powiedzmy to sobie wprost, ale jest to książka, która wymaga jednak, żeby skupić się na tych poszczególnych elementach, bo jeżeli ją przebiegniemy wzrokiem, przeczytamy od tak, dla samej fabuły, to możemy stwierdzić, że ona jest no, po prostu zwyczajna historyjka, śmieszny bohaterek, przynajmniej z wyglądu ten Kurzołek. No, on tutaj robi to czy tamto, wpływa na to czy na tamto i dzieje się to i tamto. I możemy stwierdzić, no, prosta fabuła. Natomiast jeżeli wejrzymy w głąb tej książki, dostrzegając właśnie tej jej warstwę filozoficzną, odkrywamy zupełnie niezbadaną, niezgłębioną głębię, którą będziemy chcieli eksplorować, którą będziemy chcieli poznawać i w którą będziemy chcieli się zanurzyć. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajna książka. Co prawda zabrakło mi troszkę humoru, bo jednak ja wychodzę z założenia, że książka dla dzieci, jeżeli zwłaszcza jest gdzieś nasycona takim ponurym klimatem, powinna raz na jakiś czas wrzucić jakiś żart, jakiś wątek humorystyczny po to, żeby tego człowieka, młodego odbiorcę, młodzież troszeczkę gdzieś tam odbić. Żeby to nie szło tak prostoliniowo. Tutaj są oczywiście jaśniejsze momenty, ale są to znowuż momenty jaśniejsze w taki sposób ckliwy, w taki sposób, powiedzmy to, sentymentalny, że robi nam się cieplej na sercu. No ale nie są to elementy zabawne. Z jednej strony postrzegam to jako wadę, z drugiej strony trudno byłoby mi sobie wyobrazić, gdyby ta książka miała mieć dodane tego typu wstawki, bo wydaje mi się, że wtedy zostałaby zaburzona. Ale to z kolei sprawia, że ja ją postrzegam jako coś, co czytać powinni nie tylko młodzi, ale też i dorośli, bo dorosły też w tej książce znajdzie więcej. Powiedziałbym dużo, dużo więcej niż ten młody człowiek, zwłaszcza dorosły, który mógłby gdzieś tam postawić się w sytuacji, w położeniu bohaterów dorosłych, którzy są przedstawiani w taki, a nie inny sposób czasami, którzy są przedstawiani albo jako ktoś, komu czegoś brakuje, kto czegoś ciągle szuka, kto czegoś nie wie. No wiele, wiele właśnie takich pytań egzystencjalnych i widzicie sami po tym filmie, że staram się opowiadać o książce, która jest naprawdę fascynująca, a w gruncie rzeczy staram się też powstrzymać sam siebie przed tym napływającym potokiem myśli, który gdzieś tam się pojawia. W każdym razie, jeżeli szukacie jakiejś nietuzinkowej książki, może niekoniecznie nastawionej na akcję, ale książki, która powiedzmy to w jakimś stopniu będzie tą książką bliższą tym
wybitniejszym moim zdaniem książkom dziecięcym, czyli na przykład Śnieżna Siostra czy Strażniczka Słońca, książki niby dziecięce, ale niosące potężny ładunek ze sobą i też skierowane również do dorosłych, zachwycające dorosłych, to Tilda i Kurzołek jest taką baśnią, która was zachwyci. Z drugiej strony, no, postacie mogą wam się wydać dość takie proste w budowie, bo każda postać jest od razu mocno nakreślona, można powiedzieć grubą krechą narysowana, no ale to jest baśń. Baśń moim zdaniem właśnie takie typy postaci zawsze przedstawiała, że te postacie były jednowymiarowe, jakby na to nie spojrzeć. Ewentualne zmiany, jakie przechodziły, czyniły je innymi. No ale mieliśmy dość proste te budowy postaci i tak jest również tutaj. Niemniej, słuchajcie, Tilda i Kurzołek. Książka moim zdaniem bardzo ciekawa, bardzo fajna. Do pogadania. Wiem, niektórzy powiedzą, że nienawidzą książek dla dzieci, które trzeba z dzieckiem przegadywać, bo dziecko samo ma w sobie rozwijać myśli i jakieś postrzeganie świata. Ale ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to my dorośli wpływamy na to, w którym kierunku te myśli pójdą. A dziś, w dzisiejszym świecie, mamy tyle dróg i tyle możliwości, że tym bardziej powinniśmy starać się, żeby ten młody człowiek był wychowywany w jakimś duchu dobrym, po prostu dobrym duchu, żeby mógł się rozwijać w sposób prawidłowy. I ja na przykład zamierzam z tą książką Lilkę do Lilki wrócić. Nie teraz na pewno, nie na pewno w wieku 7 lat, ale gdzieś za 3-4 lata i z nią porozmawiać, bo jestem bardzo ciekaw jako rodzic po prostu, jak dziecko odbierze tego typu treść. Co odnajdzie w sobie, czy dokopie się tej głębi, bo ja wcale nie jestem przekonany, czy wiele dzieci dokopie się tej głębi, no ale od tego jesteśmy my dorośli, żeby gdzieś tam móc zwrócić ewentualnie uwagę. Tym bardziej, że książkę jako dorosły przeczytałem i jestem nią zafascynowany. Bardzo wam gorąco Tildę i Kurzołka polecam. Fantastyczna estońska baśń filozoficzna, ale też taka, która może nieść ze sobą kłopoty, jak tak myślę, bo tutaj mamy kurz, dobry kurz, nie wciągaj kurzu, zostaw kurz, szanuj kurz. Ile dzieciaków po przeczytaniu tej książki będzie jeszcze bardziej obstawało za niesprzątaniem swojego pokoju? No, warto rozmawiać z dziećmi. Tak, zdecydowanie. Dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć!